Ja chciałem jeszcze szybciutko powiedzieć świadectwo uzdrowienia. W tamtym tygodniu, w piątek się pochorowałem, a w sobotę miałem wyjazd do Berlina na koncert techno. Miałem takie marzenie, żeby po prostu uczestniczyć i zobaczyć, poczuć tą muzykę. Miałem taką ulubioną DJ-kę, Andra Botes. Chciałem być na tym koncercie, a potem miałem jeszcze zaplanowane zwiedzanie w Holandii. No i w piątek się pochorowałem, bo zjadłem kebaba z Biedronki, strułem się, w ogóle wymiotowałem cały dzień. Kryptoreklama Lidla? Nie podam marki, nie zrobię reklamy. No, więc gdzieś tam nie mogłem przez jakiś dłuższy czas jeść, wymiotowałem, zaczęła mnie boleć głowa, zaczęło mnie być zimno, słabo. No i później właśnie tak sobie myślałem, odzwyczaiłem się od chorowania, bo gdzieś tam z 2 lata już tak nie chorowałem, bo jestem osobą, co dba o swoje zdrowie i też osobą, która morsuje, gdzieś tam ma ten kontakt, kartuje się. No i wstałem rano następnego dnia, gdzieś o 5, o 6 mam pociąg, jeszcze jakieś przesiadki. Wiem, że czeka mnie kilka godzin podróży. Tak nie poczułem się, gdzieś tam ogłaszałem słowo uzdrowienia, nie poczułem się ani trochę lepiej. Do momentu aż po prostu poszedłem, wyszedłem, poszedłem na ten pociąg, gdzieś tam z 20 minut spaceru, mimo że byłem słaby. I pojechałem w drogę i dopiero po drodze zaczęło mi być lepiej. Ja tam w ogóle w ciągu kilku dni to, nie wiem, z 50 kilometrów przynajmniej pieszo zrobiłem. I wyzwiedzałem to, co chciałem, wziąłem z tego wyjazdu to, co chciałem. Amen. Ja jeszcze... Chcę powiedzieć po prostu, że trzeba czasem wykonać ruch, że na tą decyzję przychodzi moc. Amen.